zaistniały Olszyny w kraju i za granicą przez to, że jest muzeum, że jest Targ Staroci co niedziela przez cały sezon letni. Ludzie znają to miejsce i myślę, że jak te mecze tutaj jeszcze będą na takim poziomie, to dodatkowo to jest promocja dla tej miejscowości. Ja cały czas tłumaczę, że czym więcej jest stworzone w tej miejscowości, tym ciekawsza miejscowość. Możliwe, że metr działki będzie kosztował tyle, co w Moskwie, w Olszynach. Klub powstał w 2012 roku za sprawą wspólnego pomysłu wójta gminy Szczytno, Sławomira Wojciechowskiego i osób, które cały czas działały w gminie w sporcie. Zebrało się parę osób chętnych do współpracy, założyliśmy stowarzyszenie, zarząd, wybraliśmy się. Ja zostałem wybrany prezesem. Od tamtej pory zaczęliśmy od grupy seniorów B klasy. I systematycznie co roku przybywało dzieciaków i młodzieży, a także seniorów i zaczęliśmy dołączać kolejne grupy. Jest to boisko starego strażaka Olszyny, który występował w A-klasie. Boisko było zaniedbane, nikt się tym nie zajmował. Zaczęliśmy od orki oczywiście, wsiadia, trawy i wszystko powstawało od początku. Powstały ławki rezerwowych, powstały trybuny, powstaje szatnia. I z tego jesteśmy najbardziej zadowoleni, że w końcu mamy obiekt już na miarę piłki nożnej. Szatnie spełniają wymogi 20 metrów kwadratowych. Będą dwie szatnie, pokój sędziego i trenerów. Tu będzie siłownia. Startując z klubem, mieliśmy niewielki budżet. Nie wiedzieliśmy, jak to się w ogóle potoczy. To miała być na początku taka chęć spędzenia dobrego czasu i wyrwania te osoby, które nie grają, a mają potencjał i nie chcą w żadnym innym klubie, czy to miejskim, czy to gdzie indziej dojeżdżać. Chcieliby u siebie. Głównie dla nich to zrobiliśmy. No a tak z roku na rok apetyt zaczął rosnąć. Tak samo wójt chętnie na to patrzył i dołożył nam środki finansowe. Dlatego zaczęliśmy mierzyć coraz wyżej. Klub sportowy gminny praktycznie w 100% finansujemy, także tutaj jeżeli chodzi o szefostwo tego klubu, myślę, że nie powinno narzekać, bo to, o co do nas się zgłaszają, otrzymują. Tak? A mnie to bardzo cieszy, że są tacy ludzie, praktycznie bezinteresownie to prowadzą, no a młodzież zaangażowana nie siedzi przed telewizorami, tylko na boiskach. Co roku byliśmy w czołówce. Drugie, trzecie miejsce, czwarte miejsce, a awansowaliśmy dopiero po 5 latach. Bazujemy na zawodnikach z naszej gminy, bądź tych, którzy tam z gminy przynieśli się do miasta, ale to tych, którzy mieszkali w gminie. Nie wchodzimy w interes SKS-owi, każdy ma tutaj swoich zawodników. To już nie jest ten czas, gdy tam przychodziło kilkadziesiąt osób i trzeba było wybierać. Teraz trzeba jeszcze często namawiać i stymulować, żeby ci ludzie chcieli grać. W naszym powiecie to jedna solidna drużyna by się wykreowała, może kiedyś to nastąpi. Więc no zaraz zobaczymy, kogo będą mieli oni, kogo my i się okaże wszystko. Dzisiaj przyjeżdża do nas Wałpusza Jesionowiec, nasz lokalny derbowy rywal, z którym mecze są zawsze zacięte. Awansowali razem z nami z drugiego miejsca. I cieszymy się, bo razem się napędzamy. Wymieniamy się zawodnikami. Często zawodnicy od nas przychodzą do nich lub od nich do nas i robimy to bezgotówkowo i w formie partnerskiej, ale na boisku rywalizujemy. Nazwa klubu pochodzi od nazwy rzeki. Płynie tu rzeka niedaleko, w zasadzie przez Rudkę. Bierze początek na jeziorze Wałpusz, a rzeka nazywa się Wałpusza. Płynie pomiędzy tymi naszymi miejscowościami, z których gra tak wielu chłopaków tutaj. Jak wyjdziemy w takim ustawieniu. Na kursie trenerskim podpatrzyłem to od trenera Łopatki i bardzo mi się podobało, jak on to wszystko prowadził i zawsze jego próbowałem, nie to, że naśladować, ale to dla mnie taki wzór. 4-4-2 typowo, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, także. A cały skład jest tutaj, mogę też pokazać, nie wziąłem tego specjalnie, ale żeby Państwu pokazać od razu. Zaczęło się wszystko w 2007 roku pomysłem na stworzenie klubu, a z samych rozgrywek przystąpiliśmy w 2008 roku. Historia jest krótka, ale klub jest mały, bez szkolenia młodzieży jeszcze.
przeciwieństwie do klubu GKS-u, gdzie młodzieży trenuje bardzo dużo, mimo że jest młodszym klubem i zawsze i za to podziwiam i to doceniać trzeba. Mamy dużo orlików, mamy dużo boisk. No i tam staramy się trenować na tych orlikach, zrobić zajęcia i dlatego mamy tyle młodzieży. Czym więcej turniej, tym dzieciaki się zachęcają, jakieś dostaną nagrody, wolą sobie właśnie pograć niż siedzieć przy komputerze. I właśnie trenujemy tutaj na boisku i trenujemy na boisku szkolnym. Też mam takie boisko wielofunkcyjne, na tym boisku wielofunkcyjnym trenujemy, a w zimę trenujemy na halach. Stało się tak, że mamy taką ekipę, jaką mamy, chłopaków takich teraz naprawdę. Zawsze kiedyś było tak, że byli tacy, którzy oddawali serducho do gry, ale umiejętności nie zawsze były takie, że tam mogliśmy się przebić. Teraz mamy takich grajków, że no, dają radę i po 10 sezonach trafiliśmy tutaj jak klasę, chociaż takiego oparcia nie było. Ja wiedziałem, że awans wyżej klasę będzie przede wszystkim tylko kłopotami, no bo trzeba organizować wszystko. Trzeba zgłosić drużynę młodzieżową, dzieci, ale to dobrze, bo to jest fajny wymóg i to właśnie popycha do tego, żeby szkolić młodzież, to jest super. Ale generalnie mam takich chłopaków teraz mocnych, że no to co w pucharze żeśmy zrobili, to nie było przypadkiem. I tam nic nie było przypadkiem i na ten mecz żeśmy po prostu wygrali. No ambicją przede wszystkim, ale i umiejętnościami. Patrząc na ten poziom, który tutaj reprezentowały obydwie drużyny, myślę, że tych osób będzie coraz więcej. Ja mam nadzieję, że tylko nie tak szybko awansowali, bo może zabraknąć tych finansów. Niech jeszcze pograją w tej klasie. Widzimy się na mecz!